Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. W końcu doczekaliśmy się, wyszedł w końcu Tales of the Jedi, kolejny serial animowany z Gwiezdnych Wojen. Wyszedł on w środę, dzisiaj jest niedziela, jak ja to nagrywam i prawdopodobnie jak to wrzucam i dopiero go teraz obejrzałem, bo trochę byłem zajęty, ale udało się w końcu obejrzeć, no to w takim razie też i wam omówię. Także chyba nie ma co więcej mówić, przejdźmy do rzeczy. Więc tak, szybkie przypomnienie co wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy o tym, że ten serial będzie się składał z 6 odcinków i będzie opowiadał dwie historie. Jedna to będzie historia Ahsoki, a druga to będzie historia Hrabiego Dooku. I tak faktycznie było. Pierwszy odcinek opowiadał o Ahsoce, potem kolejne trzy opowiadały o Hrabim Dooku, a potem znowu ciśnił do Ahsoki. Czemu takie przeplatanie? Nie mam pojęcia, ale nie było to jakoś tak wielce przeszkadzające. Może tylko pod takim względem, że zacząłem się na początku angażować w historię Ahsoki, potem byłem bardzo zaangażowany w historię Dooku i potem znowu musiałem się angażować w historię Ahsoki i już tak trochę mniej byłem wkręcony, bo historia Dooku była chyba moim zdaniem lepsza. Ogólnie w kwestii tych historii. Zaczyna się od tego, że mamy najpierw narodziny Ahsoki. Tam ogólnie jest tak, że na początku jest pokazane jak się rodzi. Potem jest przeskok o rok do przodu. W ogóle tam jest strasznie dużo przeskoków w czasie. I Ahsoka już taka troszeczkę większa, no ale jednak to jest roczne dziecko. Razem ze swoją mamą poszły na polowanie. I tam upolowały jakiegoś kosmicznego kozła, coś w tym stylu. I potem zostały napadnięte przez jakiegoś tygrysa. Mama Ahsoki walczyła z tym tygrysem, ale on porwał małą dziewczynkę. I potem była scena, która, jeśli dobrze pamiętam, była w trailerze, jak Ahsoka tak położyła rękę na tym tygrysie i z pomocą mocy ona go uspokoiła. Potem ten tygrys odstawił Ahsokę do wioski, swoją drogą bardzo ładna wioska, bo to była taka nieduża wioska, trochę jakby Indian, a w sumie no rasa Ahsoki trochę wygląda jak tacy Indianie, otoczona wokół lasami i tak chyba trochę w górach też mi się wydaje. Ogólnie bardzo ładna, w sumie od momentu jak tego się pojawiła, to tak jakoś było klimatycznie moim zdaniem, bardzo ładnie mi się na tę wioskę patrzyło. No i tam jeszcze tylko na końcu stwierdzili, że no skoro Ahsoka ujarzmiała tygrysa, to na pewno jest Jedi. I tutaj właśnie uczyliśmy sobie historię z Ahsoką, do której wrócimy w 5 odcinku. A teraz przechodzimy do Dooku i teraz tak sobie chyba myślę, że po prostu chodzi o chronologię w czasie. To znaczy, są narodziny Ahsoki, potem dowiadujemy się o Dooku, co się działo właśnie mniej więcej w czasie zbliżonym do Mrocznego Widma, a potem wracamy do Ahsoki, do czasów Wojen Klonów i kawałka z czasów oryginalnej trylogii. Więc chyba po prostu o to chodziło, żeby taką powiedzmy chronologię ogólnie zachować, że to co najstarsze w pierwszym odcinku, potem Ahsokę ucinamy i przeskakujemy do Dooku na chwilę, a potem wracamy do Ahsoki. I w kwestii Dooku możemy się więcej dowiedzieć na temat jego poglądów, bo ogólnie było mówione o tym, że Dooku nie był takim w pełni Sithem. On po prostu był bardziej zbuntowanym Jedi, który, tak jak zresztą Qui-Gon, i to widać, że to zdecydowanie odziedziczył po swoim mistrzu te poglądy, że uważa, że Jedi źle postępują i że trzeba coś tu zmienić. Zresztą nie tylko Jedi, ale też ogólnie cała Republika. Ponieważ tak, drugi i trzeci odcinek obracają się właśnie wokół tego, że Dooku gdzieś na jakichś misjach styka się właśnie ze złymi zachowaniami właśnie władzy. W drugim odcinku został porwany syn jakiegoś senatora i Dooku razem z Qui-Gonem polecili go ratować. I się okazało, że porwali go mieszkańcy planety, którą ten senator reprezentował i się okazało, że ta planeta jest zniszczona, bo ten senator myślał tylko o pieniądzach, a tę planetę zaniedbał. Dooku od razu to zrozumiał i potem zaczął walczyć z tym senatorem. Qui-Gon po jakiejś chwili też to zrozumiał i finalnie doszło do tego, że po prostu no ten senator się ogarnął i wszystko dobrze i ta planeta coś tam została poniekąd odbudowywana. No i właśnie chodzi o to, że tam gdzieś widzieliśmy już, że Dooku no, pokazuje ten sprzeciw wobec właśnie tego porządku panującego, który no porządkiem dobrym nie jest. Potem w trzecim odcinku bardzo podobna sytuacja. Mianowicie na pewnej planecie została zabita mistrzyni Jedi. Dooku razem z Windu polecili to sprawdzić, chociaż Windu nie chciał tego sprawdzać, on chciał po prostu zabrać ciało i uciekać, a Dooku uznał, że warto to sprawdzić, bo jest to niepokojące. I się okazało, że to strażnicy z tej planety ją zabili, ponieważ oni chcieli zabić senatora, bo ten senator był dla nich niedobry, w sensie no nie dbał o swoją planetę, ale zamiast senatora zabili tą mistrzynię i potem chcieli wykorzystać senatora, żeby on tam im coś pomógł. Żeby po prostu na tej planecie było jednak mimo wszystko lepiej. I właśnie te dwa odcinki bardzo pokazały to, co Dooku uważa. Jak on w ogóle postrzega całą sytuację w galaktyce i jak bardzo chciałby się zbuntować i coś zmienić. Dosłownie jak na niego patrzyłem, to ja widziałem po prostu Qui-Gona. W sensie, no to są te same zachowania, te same myśli, te same poglądy. I te dwa odcinki takiego powiedzmy wprowadzenia do postaci Dooku, takiego trochę lepszego niż mieliśmy w prequelach, doprowadziło do tego, że w czwartym odcinku już mamy jakąś konkretną akcję. Mianowicie widzimy, jak Dooku kasuje dane z archiwum Jedi na temat Kamino. Swoją drogą ciekawostka jest też taka, że to wszystko działo się w trakcie epizodu pierwszego. To znaczy, jak był moment, kiedy Qui-Gon i Obi-Wan przylecieli z Tatooine na Coruscant, to w tym samym czasie właśnie Dooku skasał te dane i odbył sobie pogawędkę z Qui-Gonem. Oraz, co bardzo ważne i bardzo naprawdę wywołało mnie radość, pojawiła się mistrzyni Jadu, czyli ta mistrzyni Jedi, która była w Radzie i była z tej samej rasy co Yoda. Ogólnie ona też odbyła sobie pogawędkę z Dooku i potem była świadkiem tego, jak Dooku spotkał się z Palpatinem. Bo ogólnie, no mówię, wszystko zmierzało do tego,
tego, że Dooku spotkał się z Palpatinem i no, został jego uczniem po prostu. I pokonał mistrzyni jodłów w pojedynku, więc też wiemy, dlaczego jej nie ma później. Dooku ją po prostu pokonał. Więc ogólnie te trzy odcinki były takim lekkim wprowadzeniem do postaci Dooku. Jak w ogóle stał się tym, kim jest w epizodzie drugim i na początku epizodu trzeciego. Tylko, że jest tego strasznie mało, ale to powiem o tym na koniec. No to w piątym odcinku możemy już wracać do Ahsoki i jest wtedy jej trening. Taki dość brutalny trening przez Anakina prowadzony. W ogóle dla mnie, gdzie ja Wojen Klonów bardzo dawno nie oglądałem, fajnie było zobaczyć właśnie tutaj relację Anakina z Ahsoką, ich trening. Fajnie się na to patrzyło, mimo że było to bardzo krótkie, ponieważ po prostu Anakin doszedł do wniosku, że tam trening, który miała Ahsoka zaplanowany, jest za słaby i trzeba ją przygotować nieco lepiej. I Anakin wpadł na pomysł, że dobrym treningiem będzie to, kiedy po prostu klony będą atakowały Ahsokę za pomocą blasterów ogłuszających i po prostu Ahsoka musi nie dać się ogłuszyć. A cel tego prosty, i tutaj bardzo młode słowa Anakina, że najlepiej będzie bronił Ahsokę w momencie, kiedy nauczy ją, jak się bronić. I naprawdę fajnie się na to patrzy, kiedy Anakin daje jakieś dobre rady, zwłaszcza, że to ma w ogóle przełożenie na dalsze części odcinka, mianowicie tam pod koniec jest scena, kiedy Ahsoka z Rexem idą do tych pozostałych klonów. I prawdopodobnie to jest umiejscowione w trakcie rozkazu 66, ten ostatni sezon Wojen Klonów, ten coś pojawił niedawno. Nie oglądałem go jeszcze, mam do nadrobienia, ale pamiętam, że była tam scena, kiedy Rex powstrzymał się od zaatakowania Ahsoki, ale tam te wszystkie klony inne chciały ją zaatakować. Więc kolejne nawiązanie i kolejne rozbudowanie historii. Dowiedziałem się też, co się z Ahsoką działo dalej, ponieważ przybyła na pogrzeb Padme, ale to już wiedzieliśmy, bo to było w trailerze, ale została ta scena rozbudowana o rozmowę z senatorem Organą, który zaoferował Ahsoce pomoc, jeżeli by czegoś potrzebowała. Ahsoka jednak na jego pomoc nie przystała, tylko gdzieś tam sobie się ukrywała, jak większość Jedi, i żyła sobie na jakiejś farmie. Niestety jak przyszło co do czego, została wydana przez jakiegoś chłopaka i zjawił się jakiś Inkwizytor. Ten Inkwizytor w masce, który był pokazany w trailerze i naprawdę mega liczyłem na jakiś dobry, rozbudowany, fajny pojedynek z tym Inkwizytorem, ale Ahsoka, ciach. Chowaj go jednym ciosem. W sensie, okej, to ma sens, bo Ahsoka jest potężna i to miało pokazać, że Ahsoka jest potężna, chociaż nie wiem, czy miało to pokazać, ale dla mnie pokazało, ale z drugiej strony wolałem zobaczyć coś bardziej ekscytującego. No i tam potem Ahsoka spotkała się z Santorem Organą i jak on ją zapytał, czy będzie chciała walczyć, to powiedziała, że tak, będzie walczyć, znaczy tylko kiwnęła głową. I na tym się w sumie skończyło. Więc okej, jest naprawdę super, mi się bardzo ten serial podobał, naprawdę, ale jednym słowem, mało tego wszystkiego. Naprawdę, słuchajcie, tu można by o wiele więcej opowiedzieć rzeczy. Przede wszystkim te odcinki mogłyby być dłuższe, nie tam te 15-20 minut, tam z pół godziny przynajmniej mogłoby być. Przede wszystkim ta historia Dooku, mi się wydaje, że tu o wiele więcej można by powiedzieć. Ta historia ma o wiele większy potencjał, dla mnie było strasznie mało, bo to ogólnie było coś takiego, że mieliśmy jakiś fragment historii Dooku, potem kolejny fragment historii Dooku, a potem ten ostatni fragment historii Dooku. A każdy z nich można by spokojnie rozbudować, zwłaszcza, że u Dooku działo się o wiele więcej rzeczy. Ja wielokrotnie słyszałem o książce Dooku Jedi Lost, która opowiada właśnie całą historię Dooku, jak przeszedł na ciemną stronę. I tutaj dostaliśmy tylko jakieś kawałki, dosłownie jakby wiecie, wyrwane kawałki takie istotniejsze z całego historii, a brakuje tej całej reszty, która sprawiałaby, że ta historia byłaby o wiele ciekawsza. Za to w kwestii Ahsoki wydaje mi się, że nie było czego tu rozbudowywać, chyba ta historia tyle i była to okej. Tylko jedyna rzecz właśnie ten pojedynek z Inkwizytorem. W sensie jakby to było dłuższe, byłoby moim zdaniem ciekawsze. Także tutaj był duży potencjał na naprawdę fajną historię, ale dostaliśmy tylko tyle. Więc jednym słowem, powinno być tego więcej, ale było naprawdę dobrze, mimo wszystko. Ja przez te półtorej godziny dobrze się bawiłem, fajnie się oglądało. Także mówię, jak macie półtorej godziny wolnego czasu, polecam obejrzeć. I to będzie już na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!